jak każdego roku, 22 marca. W tym roku rozpoczynał się sezon żużlowy. Tradycyjnie kryterium asów. Było to już 11 kryterium asów i każdy z wielkim oczekiwaniem patrzył na to, co przyniesie nowy sezon. Roman Jankowski, Jarosław Olszewski, Jacek Golob, Piotr Świst, Eugeniusz Skupień, Waldemar Ciślewicz, Jan Krzystyniak ze Stali Vesta Rzeszów, Tomasz Golob z Polonii Bydgoszcz, Zdzisław Rutecki, który zastąpił Dariusza Stemkę, Zbigniew Lech ze Sparty Aspro w zastępstwie Wojciecha Załuskiego, Jacek Woźniak, Jacek Krzyżaniak z toruńskiego Apatora, Piotr Pawlicki z Leszczyńskiej Unii, Mirosław Kowalik Apator, dobrze znany bydgoskim kibicom Jacek Gomulski, Gnieźnieński Star. Andrzej Puszcza, Morawski Zielona Góra i dwaj zawodnicy rezerwowy, poloniści Tomasz Kornacki i Leszek Sokołowski. Roman Heładze sędziował 11 kryterium asów i jak zwykle przed zawodami ostatnie wskazówki, ostatnie prośby, ostatnie zastrzeżenia dla zawodników. W pierwszym biegu startują od krawężnika Jankowski Unia Leszno, Olszewski Wybrzeże, Jacek Golob Polonia i Świst Algorzów. Na prowadzeniu Roman Jankowski. Jacek Golob na drugim miejscu, na trzecim Olszewski z Wybrzeża. Olszewski wyprzedził Jacka Goloba. Już z dużą przewagą prowadzi Jankowski, drugi Olszewski, trzeci Jacek Golob. Niespodzianką dopiero czwarte miejsce. Śwista. Roman Jankowski zwycięzcą pierwszego biegu w 11 kryterium. A taka była pogoda 22 marca w Bydgoszczy. Na starcie drugiego biegu zobaczymy Skupienia, Krzystyniaka, Cieślewicza i Tomasza Goloba. Krzystyniak i Tomasz Golob. Tomasz Golob. Tomasz Golob w kasku żółtym, Krzystyniak w niebieskim. Na trzeciej pozycji Skupień. W dalszym ciągu Tomasz Golob. Bez zmian drugi Krzystyniak. Trzeci Skupień. I taka kolejność na mecie. W wyścigu trzecim startują Lech ze Sparty Aspro, Woźniak z Polonii, Rutecki z Polonii i Krzyżaniak z Apatora. Jacek Woźniak, Rutecki drugi, Krzyżaniak z Apatora, defekt Ruteckiego, Woźniak pierwszy, Krzyżaniak drugi, Lech trzeci.
Jacek Woźniak, Krzyżaniak i Zbigniew Lech. W czwartym biegu wystartują Gomulski ze startu w Gniezno, Mirosław Kowalik z Apatora, Andrzej Chuszcza z Morawskiego Zielona Góra i Pawlicki Unia Leszno. Mirosław Kowalik na prowadzeniu. W kasku białym Chuszcza, w czerwonym Gomulski. Kowalik, Gomulski, Chuszcza, Pawlicki. Gomulski i Pawlicki. Kowalik, Gomulski, Pawlicki i Chuszcza. Gomulski i Pawlicki. Zwyciężył w tym biegu Kowalik, drugi był Gomulski, trzeci Chuszcza. I proszę Państwa, całe kryterium zakończyło się zwycięstwem Tomasza Goloba. Drugi był Jan Krzystyniak, trzeci Roman Jankowski.